drama po drugim odcinku Rolnika. Kandydatka okłamała Marcina, a fani programu dali jej do wiwatu. Drugi odcinek, Rolnik szuka żony, przyniósł ze sobą kolejną dawkę emocji. Uczestnicy spotkali się po raz pierwszy ze swoimi kandydatami na potencjalnych partnerów, niestety, nie obyło się bez wpadek. W komentarzach w social mediach burzę wywołała szczególnie jedna z wybranych przez Marcina dziewcząt. O co poszło? Rolnik szuka żony powrócił na ekrany telewizorów 15 września, wraz z nadejściem jesiennej ramówki, do telewizji powróciło wiele uwielbianych przez Polaków seriali i programów rozrywkowych. Wśród mnogości opcji oferowanych przez stacje nie mogło oczywiście zabraknąć takiego formatu jak Rolnik szuka żony, który od 2014 roku znajduje się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych show w kraju. Idea jest prosta, do programu prowadzonego przez Martę Manowską zgłaszają się rolnicy oraz rolniczki, którym nie powodziło się do tej pory w życiu miłosnym. Kandydaci, którzy chcą skraść ich serca, nadsyłają do TVP listy. Te przekazywane są później przez Manowską do szczęśliwych adresatów, a oni wybierają 10 nadawców, którzy najbardziej im się spodobali na podstawie nadesłanych wiadomości. Kto będzie w tym roku walczył o miłość w programie? W 11 edycji show zobaczymy Agatę, Wiktorię, Rafała, Sebastiana oraz Marcina. Każde z nich zgłosiło się do programu, by odnaleźć tę jedyną lub tego jedynego. Przez kolejnych kilka tygodni widzowie będą śledzili miłosne perypetie oraz rozterki biorących udział w programie rolników oraz rolniczek, licząc na to, że ostatecznie każde z nich odnajdzie szczęście. Nie jest to tak sporadyczne, jak mogłoby się wydawać, bo Manowska ma na koncie nie jedno i nie dwa wesela swoich podopiecznych. W całej historii programu na ślubnym kobiercu stanęło aż 16 par, sakramentalne, tak, padło pomiędzy nimi. Martyna i Paweł Szakiewiczowie z jednego edycji, Zbyszek Klawikowski i Magdalena z jednego edycji, Agnieszka i Robert Filochowscy z dwóch. Edycji, Anna i Grzegorz Bardowscy z dwóch. Edycji, Krystyna i Agnieszka z dwóch. Edycji, Kasia i Dawid z trzech. Edycji, Małgosia i Paweł Borysewiczowie z czterech. Edycji, Marta i Mikołaj Korolowie z czterech. Edycji, Kasia i Piotr z czterech. Edycji, Ania i Patryk z czterech. Edycji, Aneta i Mateusz z pięciu. Edycji, Magda i Seweryn z sześciu. Edycji, Natalia i Maciej z sześciu. Edycji, Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z siedmiu. Edycji, Magdalena i Jakub z siedmiu. Edycji, Bogusia i Krzysztof z ośmiu. Edycji, kandydatka chciała oszukać Marcina z Rolnika. W drugim odcinku uczestnicy programu spotkali się wreszcie ze swoimi starannie wyselekcjonowanymi kandydatami. Do raczej niezręcznej sytuacji doszło wtedy pomiędzy Marcinem, a 28-letnią Pauliną z miejscowości Łabunie. Okazało się, że według Marcina, zdjęcie, które Paulina wysłała wraz ze swoim listem, nie zgrywało się z tym, co mężczyzna zobaczył w rzeczywistości.
Po zakończonej randce Marcin wyznał przez kamerami, że, kolokwialnie rzecz ujmując, poczuł się przez Paulinę nieco oszukany. Paulina z kolei zwierzyła się innej z kandydatek Marcina, że jego pytanie bardzo ją zdenerwowało. Nagranie z ich rozmowy trafiło na Facebooka, a tam szybko rozpętała się afera w komentarzach. Na komentarze niespodziewanie zaczęła odpowiadać sama Paulina. Wyraźnie zdenerwowana zachowaniem fanów show, najpierw zaapelowała spokojnie o to, by obyło się bez hejtu, a potem wreszcie straciła cierpliwość. Po chwili wzięła się także za Marcina, widzowie nie zostawili na niej suchej nitki w komentarzach. Myślicie, że zasłużyła?